przedstawią Iwona Kutyna i Sławek Mierzejewski. Konfrontacja przed komisją śledczą do spraw wyborów kopertowych. Wiceszef tej od Pegasusa Tomasz Trela będzie za chwilę gościem Radia Z. Ale wcześniej poradnik, jak się zachować w obecności agresywnego niedźwiedzia. Minęła właśnie 18. Formalne czy nieformalne, robocze czy oficjalne? Na posiedzeniu Sejmowej Komisji Śledczej do spraw wyborów kopertowych pytania o to, na jakich spotkaniach przygotowywano niedoszłe głosowanie korespondencyjne 4 lata temu. Skonfrontowali się przed nią ówczesny wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń i ówczesny wiceszef Poczty Polskiej Grzegorz Kurdziel. I jak się okazuje, charakter tych spotkań rozumieli odmiennie. Spotkania nie miały charakteru formalnego. Przecież nie spotykaliśmy się tam jako prywatne osoby, no więc uważam, że to były jak najbardziej spotkania formalne. Oczywiście one były legalne w tym sensie, że odbywały się z moim udziałem, natomiast za formalne ja uważam te, które są związane z moimi obowiązkami. Te spotkania miały bez żadnej wątpliwości charakter nieformalny, tylko roboczy. Zdaniem byłego wiceministra Sobonia, mimo tej różnicy sprzeczności w zeznaniach świadków nie ma. Niech PiS uderzy się we własne piersi. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz komentuje sprawę unijnych pieniędzy na produkcję amunicji. W puli było 500 000 000 euro, a naszym firmom dostaną się z tego grosze. Bogdan Rymanowski pytał o to dzisiaj w Radiu Z byłego szefa MON-u Mariusza Błaszczaka. Dlaczego tylko 3 firmy złożyły wnioski o kasę unijną? Dlatego, że po 13 grudnia koalicja 13 grudnia zlekceważyła sprawę. A obecny minister Kosiniak-Kamysz przypomina, że to przecież jeszcze PiS składał ten wniosek. Będziemy to naprawiać. Rząd PiS-u zawalił sprawę dotacji dla polskiej zbrojeniówki. Zrobił to w obłudny sposób, a teraz próbuje zmyć winę z siebie, przerzucając odpowiedzialność na innych. Wicepremier zapowiada, że rząd będzie wnioskować o większe środki dla polskich firm zbrojeniowych. Polowanie na niedźwiedzia brunatnego, który wtargnął do liptowskiego Mikołasza w słowackich Tatrach i poturbował 5 osób. Myśliwi mają zgodę na odstrzał agresywnego zwierzęcia, a w mieście wprowadzono stan wyjątkowy. Niebezpieczeństwo, że drapieżnik ucieknie na polską stronę, nie jest wielkie, ale jak mówi Radiu Z przyrodnik z Tatrzańskiego Parku Narodowego Tomasz Zając, warto mimo wszystko wiedzieć, jak się zachować w razie ataku. Kładziemy się na ziemi, najlepiej plecakiem przykryć głowę, żeby nie została ona uszkodzona. Nagle dochodzi do krótkiego ataku, po czym jak będziemy udawali, że jesteśmy martwi, to po prostu ten niedźwiedź odejdzie sobie. Ucieczka nie jest dobrym pomysłem, bo niedźwiedź rozpędza się nawet do 50 km na godzinę. A tak szybko nie biegają nawet najlepsi sprinterzy. Czas goni, więc przechodzimy do najważniejszej rozmowy popołudnia. Dobra. Beata Lubecka i gość Radia Z. Nasz gość jest dzisiaj w wersji online. Tomasz Trela, Nowa Lewica, wiceszef klubu i wiceszef komisji do spraw Pegasusa. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Nowa partia na czele, Mateusz Morawiecki. Czy to możliwe, pana zdaniem, taki scenariusz? Myślę, że jest to możliwe, dlatego że Mateusz Morawiecki ze swoim środowiskiem politycznym jest dość mocno spychany. Na pierwszy plan znowu wyszły dinozaury Jarosława Kaczyńskiego, Terlecki, Błaszczak, Kamiński, Brudziński, a Mateusz Morawiecki z tymi młodymi wilczkami siedzi gdzieś tam w tylnych ławach. I myślę, że może być taki plan, że po wyborach do Europarlamentu, jeszcze wszystko w zależności od wyników wyborów samorządowych i europejskich, że Mateusz Morawiecki za pan brat ze swoimi posłami. Myślę, że przy cichym przyzwoleniu Pałacu Prezydenckiego i może z jakimś jeszcze spin doktorem będą coś kombinować. To chyba czytał pan doniesienie naszych dziennikarzy śledczych, bo właśnie taki scenariusz nakreślił między innymi nasz kolega Mariusz Gierszewski, że właśnie tak to miałoby wyglądać, że po wyborach europejskich nowa partia na czele Mateusz Morawiecki ze wsparciem czy też z błogosławieństwem Andrzeja Dudy. No i tam tacy pomagierzy jak Mariusz Chłopik, na przykład Adam Bielan czy też Marcin Mastalerek. No ale wszyscy zaprzeczają, że to nieprawda generalnie. To jest fake, mówił dzisiaj rano Mariusz Błaszczak, tutaj siedząc w studiu Radia Z. No też Adam Bielan na platformie X zaprzeczył, że trzeba wiewiórki zmienić, czyli informatorów. A widziała pani, jak chłopcy od Morawieckiego zaatakowali pana posła Jakiego? No najpierw poseł Jaki, mówił tak niezbyt przychylnie o byłym premierze. Ale później chłopcy od Mateusza Morawieckiego. Dzisiaj słyszałem czy czytałem bardzo taką ciekawą wymianę zdań między Marcinem Mastalerkiem a Mariuszem Błaszczakiem. To by się naprawdę to było właśnie po głosie porannego wywiadu w Radiu Z.
Tak, to by się naprawdę układało w jedną całość, dlatego że ja obserwuję tych panów w Sejmie, ja widzę, jak oni się zachowują i im jest niejednokrotnie wstyd za to, co robi dzisiaj Jarosław Kaczyński, w jaki sposób chce uprawiać politykę. No tym ludziom od Mateusza Morawieckiego. No, tam jest cała ta taka młoda grupa. Ale przecież Mateusz Morawiecki to jest przecież zaistniał tak na dobrą sprawę w takiej skali w polityce dzięki Jarosławowi Kaczyńskiemu. No, dobrze, a mało było takich, którzy zaistnieli dzięki komuś, a później sztylecik tam pod w plecki był wbity. Ale bez Jarosława Kaczyńskiego Mateusz Morawiecki nie został premierem, to taka jest prawda. No. Ale wie pani, i teraz Mateusz Morawiecki moim zdaniem sobie przekalkulował, że z Jarosławem Kaczyńskim on już nigdy premierem nie zostanie, o ile kiedykolwiek będzie jeszcze pełnił jakąś funkcję. Natomiast jak pani mnie pyta o zdanie, mi to się układa w jedną całość, to jest bardzo prawdopodobny scenariusz, tylko robię jedno zastrzeżenie. Wszystko w zależności od wyborów 7 kwietnia i wyborów 9 czerwca. Jeżeli tutaj będzie klęska Prawa i Sprawiedliwości w jednych samorządowych i w europejskich, wtedy uważam, że będzie rozpoczęta taka wielka dyskusja, kto ma być na czele prawicy, kto ma być kandydatem na prezydenta prawicy i wtedy te zwaśnione obozy mogą ze sobą walczyć. No to zobaczymy, jak to się rozwinie. A czy Magdalena Sroka zostanie odwołana z funkcji przewodniczącej Komisji do Spraw Pegasusa, Komisji Śledczej? Nie zostanie. Nie ma takich planów? Nie. W mediach pojawiły się takie spekulacje, no, że pani przewodnicząca sobie raczej trochę nie radzi, no więc może należałoby wymienić i kogoś innego postawić na czele komisji. Nie będzie takich działań podejmować komisja, dlatego że ja wiem, kto rozpuszcza te plotki. To są ci harcownicy z Prawa i Sprawiedliwości, którzy tam się awanturowali, byli bezczelni, wręcz chamscy. No w Koalicji Obywatelskiej też ma panować takie przekonanie, że no nie wygląda to najlepiej. Ale wie pani, ja rozmawiałem... To przecież PSL forsował bardzo tę kandydaturę. Ja rozmawiałem z przedstawicielami Koalicji Obywatelskiej. Oczywiście my musimy wyciągnąć wnioski z pierwszej godziny działań w stosunku do Jarosława Kaczyńskiego, dlatego że Jarosław Kaczyński z PiS-em chcieli totalnie rozbić komisję. Oni mieli taki plan, że Jarosław Kaczyński nie składa przyrzeczenia. My tak naprawdę zamykamy posiedzenie komisji. Wychodzi Jarosław Kaczyński i mówi, no zobaczcie, ja przyszedłem, a oni nie chcą mnie przesłuchiwać. A wy nie przewidzieliście takiego scenariusza, tak? W ogóle nie przewidzieliście takiego scenariusza. Ale wie pani... Ale ten scenariusz to w ogóle jest żaden scenariusz, dlatego że Jarosław Kaczyński mógłby... Ale w sieci jest mnóstwo komentarzy, z których wynika, że prezes Kaczyński was, mówiąc kolokwialnie, zaorał i że komisja była nieprzygotowana. Ale to wie pani co, to ja tym wszystkim komentatorom w sieci mówię tak, proszę sobie obejrzeć całą posiedzenie komisji od 12 do godziny 19 i zobaczyć, kto kogo tak naprawdę zaorał. Jeżeli rechot, śmiechy i nazywanie członków komisji członkami przez Jarosława Kaczyńskiego ma być zaoraniem, to ja mogę być tak zaorany, bo to tak naprawdę Jarosław Kaczyński pokazał swoją twarz. Czyli pan jest z siebie dumny, tak? Czy wie pani, ja będę, wie pani, kiedy z siebie dumny, kiedy będę miał wpływ na raport końcowy, z którego wyjdzie po naszej pracy na podstawie dokumentów i zeznań świadków, że Pegasus był kupiony w celach politycznych i był wykorzystywany w celach politycznych. Ja nie jestem od tego, żeby być dumny z jednego dnia pracy Komisji Śledczej, bo takich dni przed nami jeszcze pewnie 10 albo set. 27 marca jest kolejne posiedzenie komisji i to nie chodzi zupełnie o to. Nam którego, przepraszam? Którego jest... 27 marca w przyszłym tygodniu pan prezes, były prezes NIK-u Krzysztof Kwiatkowski i pan wiceminister Woś będą przesłuchiwani na okoliczność, pierwszy pan na okoliczność kontroli przez Najwyższej Izby Kontroli. To dobrze, że nas pan poinformował, ponieważ sprawdzałam jeszcze tuż przed wejściem na antenę na stronie internetowej, kiedy będzie następne przesłuchanie i tam ani widu, ani słychu. Tam jest napisane, że w najbliższym czasie nieprzewidywane są żadne przesłuchania. Ale widzi pani, no to w takim razie zaprosiła pani gościa, który poinformował słuchaczy Radia Z. No jestem pod wrażeniem, naprawdę. No nie wiem, co powiedzieć. Zatkało po prostu. Wie pani, ja pamiętam, co ja pani obiecałem. Co prawda nie mogłem dzisiaj być w studiu, ale ja pamiętam o bańce wody, którą przyniosę na kolejne spotkanie, bo pani mi tutaj zawsze to wodoleństwo tam gdzieś opowiada. Tu konkret. Widzi pani, 27 marca kolejne przesłuchanie, później kolejne 5 kwietnia i będziemy bardzo konsekwentnie to robić, dlatego że czekamy teraz na dokumenty, które spływają. Jesteśmy w trakcie uzyskiwania dostępu do dokumentów ściśle tajnych, bo ta procedura już ruszyła i wszystko się rozpoczęło. Natomiast Jarosław Kaczyński zostawił obraz, że
partią i Polską rządził jeden człowiek, który był nad premierem, nad prezydentem, coś tam słyszał, coś tam widział, został paręnaście razy przyłapany na kłamstwie, mówił, że Pegasusa nie ma. Okazuje się, że w 2017 roku minister Ziobro go informował, że są problemy z finansowaniem, co by tutaj zrobić. Radzili się Jarosława Kaczyńskiego, więc to wszystko jest w protokole, to wszystko jest udokumentowane. Jarosław Kaczyński już teraz nie będzie mógł powiedzieć, a no ja powiedziałem, ale zapomniałem. Nie, panie prezesie, pan powiedział, zostało to zapisane i będzie to przywoływane. A czy w związku z tym, że prezes nie złożył przyrzeczenia w całości, nie wygłosił tego w całości, tej formuły, to czy te zeznania będą wiążące w 100%? One będą w 100% wiążące. Pani pozwoli, że ja pani coś tylko zacytuję, bo to jest wyrok Sądu Najwyższego dokładnie w takiej sprawie. Sąd Najwyższy. Zeznania świadków, od których nie odebrano przyrzeczenia, nie są mniej wartościowym dowodem. Najważniejsze jest pouczenie o odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań. A takie pouczenie pani przewodnicząca Sroka skierowała w stosunku do pana Kaczyńskiego, więc ten cały ich plan rozbicia paraliżu komisji naprawdę nie wyszedł. Panie prezesie, wszystko będzie zaprotokołowane, zapisane. Zeznawał pan. Wszystkie zeznania mamy już zidentyfikowane i zweryfikowane. Czyli rozumiem, że Tomasz Trela jest z siebie zadowolona. Rzeczywiście pompował pan ten balonik niesamowicie. Ja Katarzyna pyta, jak komisja chce zmazać blamasz, którego dokonała, mając na uwadze, że liczy się pierwsze wrażenie, a to było okropne. Ale już odpowiedź poproszę w części internetowej. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie i na platformie X, tak jak do tej pory. Proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam. To jest to nie gość był blamasz. Radia Z. No, a to jest to, co... Ale, to jest ale, pytanie od słuchaczki. Pani. Naszym gościem jest, przypomnę, Tomasz Trela, który jest wiceszefem Komisji Śledczej do Spraw Pegasusa i mówi, że pani przewodnicząca jest w porządku, działa tak, jak powinna i działa profesjonalnie, jak rozumiem, tak? Nie ma pan do niej żadnych zastrzeżeń. Ale wie pani, ja mogę mieć tak samo zastrzeżenia do Magdy, jak i do siebie, bo jestem członkiem prezydium. To nie jest tak, że jest... No pan to już wyjątkowo napompował, przepraszam, za taki kolokwialisty balonik. I to miał pytań nie zadać, a 100, a 200, a może nawet milion. Nie, ale widzi pani, no teraz muszę troszeczkę na ziemię sprowadzić tę dyskusję, bo teraz się to wodolejstwo pojawiło, ale z drugiej strony, bardzo przepraszam. Nie, to było trochę, szydera, no. Przyznaję, no. Nie milion, tylko pytań było ponad 100. Jak pani sobie dokładnie policzy, ile ja pytań zadałem przez te 4 rundy, to było tych pytań dokładnie tyle zadane, czy blisko tego. Natomiast proszę zwrócić uwagę, o co ja pytałem. Ja pytałem o to, czy pan premier Kaczyński, jako wicepremier do spraw bezpieczeństwa, udzielając wywiadu 27 grudnia 2021 roku, że on nie słyszał o Pegasusie, ale to sprawdzi, powiedział mi w pierwszej części, nie sprawdziłem. Przyszedł po 2 godzinach i mówi, nie, ja sobie jednak przypomniałem. Coś tam sprawdzałem, ktoś został wezwany na komitet do spraw bezpieczeństwa. Czy to jest profesjonalne zarządzanie państwem? Czy tak ma wyglądać zarządzanie bezpieczeństwem państwa? No może ja oczekiwałem nie od wicepremiera, ale nie, proszę pani. Ale z drugiej strony, ale czy nie można było przewidzieć, że prezes tak się zachowa i nie można było poprosić premiera o to, żeby zwolnił prezesa Kaczyńskiego z tajemnicy? Ale na to przyjdzie czas. Pan prezes Kaczyński nie był raz wezwany przez komisję śledczą. Ale chwileczkę, ale nawet poseł Koalicji Obywatelskiej mecenas Roman Giertych tego dnia napisał w mediach społecznościowych. Dalsze procedowanie z osobą, która odmówiła przyrzeczenia, jest niedopuszczalne i bezsensowne, mówi to mecenas, prawnik. Ale to wie pani co, proszę mi pozwolić nie zgodzić z panem mecenasem Giertychem, dlatego że ja dysponuję innymi opiniami prawnymi, gdzie prawnicy w trakcie posiedzenia komisji dawali nam znać, żeby dalej procedować i absolutnie nie godzić się na to, żeby wejść w grę Jarosława Kaczyńskiego. Naprawdę proszę mi wierzyć, Jarosław Kaczyński złożył bardzo ważne zeznania, które dają obraz państwa polskiego przez 8 lat, które było zarządzane przez jednego człowieka, który był nad premierem i nad prezydentem. Nie wiem, czy pani sobie przypomina, ja zadałem prowokacyjne pytanie panu Kaczyńskiemu. Kto mu zaproponował funkcję wicepremiera do spraw bezpieczeństwa? No to, jak to pani ładnie nazywa, szydera ze strony Kaczyńskiego. No jak to kto? Przecież sam sobie zaproponowałem. No czy to jest normalne w demokracjach? Ale pani, przecież rozmawialiśmy o tym, że Mateusz Morawiecki został premierem, dlatego że takie było życzenie i wizja Jarosława Kaczyńskiego. No tak, ale wie pani, co innego jest, kiedy jest się prezesem partii i rekomenduje się pewne osoby, a co innego, kiedy jest się prezesem partii i w swojej sprawie mówi się, a będę tu, a będę tam, a będę to robił, a będę tu podobał.
podejmował decyzje. Ja mam takie poczucie, że Jarosław Kaczyński, jak się mianował tym wicepremierem, to on wzywał do siebie na dywanik Mateusza Morawieckiego i mówił mu, co on ma robić. Ja chciałem udowodnić i chciałem pokazać obywatelom, że tak właśnie funkcjonowało państwo polskie i powiem pani więcej. To państwo polskie by dalej tak funkcjonowało, gdyby nie wybory 15 października i bardzo dobrze się stało, że nie ma już Jarosława Kaczyńskiego, nie ma tej hordy Prawa i Sprawiedliwości, która obsiadła te instytucje publiczne i zarządzała wszystko jak amatorzy. To było zarządzanie na gębę, Jarosław Kaczyński kazał, oni musieli wszystko wykonywać. No ja teraz właśnie nominaci w ogóle nie trafiają do swoich Skarbu Państwa, absolutnie. Nic w ogóle, absolutnie, same konkursy, można powiedzieć. No to jeszcze wracając do tego, czy to powinien być pierwszy świadek Jarosław Kaczyński? Ja pamiętam, że pan w jakimś wywiadzie pod koniec stycznia mówił, że pan będzie rekomendował, żeby na pierwszy ogień była przesłuchana Beata Szydło, była premier. Tak. O, czy zmienił pan zdanie? Nie, proszę pani, nie zmieniłem zdania. Natomiast kiedy ja powiedziałem swoim koleżankom i kolegom, że pani premier Szydło na pierwszy ogień, a moje koleżanki i koledzy powiedzieli, że może być to Jarosław Kaczyński, to ja się zgodziłem na to, żeby był to Jarosław Kaczyński. Zdanie ale nie chodziło wam o przedstawienie natomiast... jednak? Nie, wie pani, to znaczy idea tej komisji, tak jak i wszystkich komisji, powinna być na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, żeby udowodnić, jak władza traktowała państwo i jak nim zarządzała, a po drugie, żeby zderzyć decyzję władzy z dokumentami. Myśmy po to wzięli Kaczyńskiego na pierwszy ogień, żeby pozadawać mu pytania, wydobyć od niego absolutnie wszystko i żeby teraz, czekając na dokumentacje, zarówno te ściśle tajne, jak i tajne, mieć konfrontację. Bo jeżeli Jarosław Kaczyński na... moje pytanie mówi, że na posiedzeniach Rady Ministrów nie było dyskusji o Pegasusie, a ja na podstawie dokumentów, które dostanę, zobaczę, że była dyskusja o Pegasusie, no to przepraszam, kto kłamie? No kto ale kłamie? Na razie jeszcze dokumentów, rozumiem, że na razie dokumentów jeszcze z posiedzenia rządu nie macie, tak? Dokumenty spływają, niektóre są oklauzulowane, tajne, bo my mamy dostęp do tajnych. No to już samo jak to generalnie świadczy, tajne, że może jednak będziemy... Jarosław Kaczyński powinien być przesłuchany nieco później, ale jeszcze... Ale będzie jeszcze później. Jeszcze raz. No na posiedzeniu niejawnym, tak? Ale oczywiście będzie, a być może będzie konfrontacja na posiedzeniu jawnym. Bo przecież pan ale Jarosław konfrontacja Kaczyński... z kim? A ile razy wymienił nazwisko pana Mariusza Kamińskiego, pan Kaczyński, że to radził się, pytał się Kamińskiego, kto był podsłuchiwany. Proszę mi powiedzieć, czy w demokratycznym państwie prawa jest dopuszczalne, żeby szeregowy poseł szedł do konstytucyjnego ministra i mówił tak, słuchaj, możesz mi tam sprawdzić, czy ten był podsłuchiwany? No przecież to jest absurd, no. Myśmy to pokazali, co to było za państwo, jak oni traktowali państwo, jak Kaczyński traktował państwo. Ja wiem, że to jest... facet, który ma 75 lat i on nie ma za dużo do stracenia i on sobie może robić żarty z funkcjonowania w życiu publicznym, ale jego młodsi koledzy jednak trochę do stracenia mają. I wydaje mi się, że jak przyjdzie taki jeden z drugim delikwentem przybocznym Kaczyńskiego, to oni się 8 razy zastanowią, zanim powiedzą taką bzdurę jak Kaczyński. A czy Zbigniew Ziobro, czy jest nadal planowane jego przesłuchanie? Bo ostatnio były minister sprawiedliwości zamieścił w mediach społecznościowych swoje zdjęcie z łóżka szpitalnego i opisywał, jak dowiedział się choroby, jak to wszystko przebiega. Ja powiem pani moje zdanie. Ja uważam, że pan minister Ziobro powinien być wezwany na posiedzenie komisji śledczej, ale powinny zostać dochowane wszelkie procedury kodeksu postępowania karnego. Jeżeli rzeczywiście jest chory, a nie mam powodu, żeby w to nie wierzyć, to będzie miał zaświadczenie lekarskie potwierdzone przez biegłego z listy biegłych sądowych lekarzy i wtedy będziemy czekać, aż będzie zdolny do składania zeznań, ale procedurę powinniśmy rozpocząć. Ja sobie nie wyobrażam sytuacji, żeby minister sprawiedliwości, który pełnił swoją funkcję 8 lat, za którego czasów był kupiony Pegasus z Funduszu Sprawiedliwości, on przekazywał te pieniądze, nie zeznawał przed tą komisją. Natomiast rozumiem stan zdrowia, nie jestem tym politykiem, który będzie chciał do tego łóżka szpitalnego obsiąść go i zadawać pytania. Poczekamy, jak wyzdrowieje, więc życzę szybkiego powrotu do zdrowia, ale wezwanie będzie. Anna pyta. Na 11 osób w komisji do spraw Pegasusa tylko 5 posiada wykształcenie prawnicze, z czego 3 posłów jest z Prawa i Sprawiedliwości. Pozostali to historyk, menadżer, ekonomista, dziennikarka, politolog, pedagog. Czy w tak poważnej komisji nie powinni zasiadać przede wszystkim ludzie, którzy znają prawo? Bo znajomość regulaminu, jak widać, to nie wszystko.
Powiem pani tak, ja jestem akurat tym członkiem komisji, który z wykształcenia jest ekonomistą, natomiast uważam, że dobre doradztwo w zakresie prawnym plus dociekliwość i konsekwencja dają argumenty do tego, żeby pracować w komisji śledczej, dlatego że członkami komisji śledczej są różne osoby, w parlamencie nie zasiadają tylko prawnicy i predyspozycja, chęć, działanie może być więcej warte niż samo doświadczenie prawne, aczkolwiek obok mnie siedzi wiceprzewodniczący Ślis, który jest adwokatem, z którego często czerpię wiedzę i takie porady, jeżeli chodzi o procedury. Natomiast jak pani zauważyła, bardziej w komisji śledczej liczy się dociekliwość, sposób zadawania pytania, jakość tych pytań niż aspekty prawne, dlatego że aspekty prawne od tego są doradcy, od tego są eksperci, którzy nas tutaj wyposażają w tę wiedzę. No ale jednak był chaos, no prezes z was drwił. No nie, można powiedzieć, że robił z wami co chciał. No jednak trochę tak to odebrała opinia publiczna. Nie mówię, że cała, absolutnie, jest wiele takich komentarzy. Jest kolejne pytanie na przykład od pani Moniki. Jakie to uczucie być jednym z tych, którzy umożliwili zostanie prezesowi Kaczyńskiemu pozytywnym bohaterem internetów? Przez tydzień wrzucał pan film, wypisywał, co to nie będzie, a na koniec okazało się, że to był jeden wielki kapiszon i kompromitacja komisji. Proszę pani, ja nie będę dyskutował z poszczególnymi opiniami. Każdą opinię przyjmuję, każdą opinię szanuję. Jeżeli ona jest wygłoszona pod nazwiskiem i imieniem, chętnie się spotkam, chętnie porozmawiam, chętnie udzielę informacji. Natomiast internet i bańka internetowa ma swoje prawa, ona rządzi się swoimi prawami, ona nadaje pewne trendy, ale ja od piątku spotykam się z ludźmi i oczywiście nie jest tak, że są tylko opinie super, fajnie, jesteście najlepsi, cudowni, ale znam opinie, szczególnie ludzi, którzy śledzili te komisje i wsłuchiwali się w pytania, którzy mówią, dobrze, o takie pytania do prezesa partii, który rządził krajem nam chodziło, natomiast musicie poprawić, ja to przyjmuję, ten sposób organizacji, żeby wyeliminować ten chaos, dlatego już dzisiaj mogę zapowiedzieć harcownikom z Prawa i Sprawiedliwości, że jeżeli będą zachowywać się jak chuligani, tak jak to robili w piątek, będzie jedno, drugie, a już trzeciego ostrzeżenia nie będzie, tylko będzie wykluczenie z bieżącego dnia pracy komisji, dlatego że to jest komisja śledcza, a nie bazar, nie stadion, nie jakieś mordobicie na ulicy, żeby obrzucać się błotem. W tym brylują panowie z suwerennej Polski, czyli koledzy pana Ziobry. Teraz przyjdzie ich kolega przed komisję śledczą, więc mam nadzieję, że się uspokoją, bo jeżeli się nie uspokoją, to nie będą w tej komisji pracować w tym dniu. Jest pierwsza prognoza przedwyborcza, jak to może wyglądać, jeśli chodzi o wybory samorządowe. No i Koalicja Obywatelska wyprzedziła Prawo i Sprawiedliwość. Ma wynik 30,1%. Prawo i Sprawiedliwość 28,18%. To jest sondaż dla Onetu. Trzecia droga 16,11%. I Lewica ma 8,01%. No to słabo to wygląda w waszym wykonaniu. Czyli rozumiem, że nie dziwota, że Donald Tusk postanowił, że Koalicja Obywatelska do tych wyborów idzie w pojedynkę, da sobie radę. Po co jej taka Lewica? To wy tylko byście na tym skorzystali, a widać, że raczej Donaldowi Tuskowi nie jest to na rękę. Powiem o dwóch rzeczach. Po pierwsze, wynik trzeba podciągnąć. Pracujemy każdego dnia, przekonujemy i walczymy o jak najlepszy wynik. No ale przyzna pan, że 8%, no to jest, co to jest? Jest niesatysfakcjonujące. No, przyznaję, natomiast kampania ma jeszcze przed sobą 3 tygodnie. Będziemy walczyć o każdy głos. Proszę zwrócić uwagę, co się wydarzyło przed finiszem 15 października, jak trzecia droga z 8-9% poszybowała na 14%. Różne są scenariusze. No tak, różne są, ale wtedy to nawet wyborcze. Donald Tusk natomiast mówił, że można by głosować na trzecią drogę, bo jak ich nie będzie w Sejmie. I Aleksander Kwaśniewski też to mówił. Natomiast. No a co teraz napisał ostatnio Donald Tusk na Platformie X? Taktyczne głosowanie części zwolenników Koalicji Obywatelskiej na trzecią drogę pozwoliło nam odsunąć PiS od władzy w tych wyborach. Jedynym kryterium będą nasze własne przekonania. Ale to samo na Platformie X napisał Robert Biedroń, bo pani doskonale wie, ja wiem. O, Biedroń to w ogóle powiedział też, nawet w innym programie, że należy czerwoną kartkę pokazać trzeciej drodze. I nasi słuchacze też, że gdyby nie
wsparcie głosów Koalicji Obywatelskiej, głosów lewicowych, to różnie mogłoby być. To są inne wybory, jesteśmy w innej kampanii wyborczej, natomiast jeżeli pani pozwoli, to jedno zdanie na temat wspólnej listy z Koalicją Obywatelską. Ja jednak uważam, że zawsze lepiej mieć szerszą listę niż węższą, z prostej przyczyny. Bo jeżeli lewica dostanie w tych wyborach 10%, i to będzie w okręgach 7, 8, 9-mandatowych mandat, to w okręgach 6-5-mandatowych nie będzie mandatu. A jak nie będzie mandatu, to głos pójdzie na przykład na Podkarpaciu a la Dąb na Prawo i Sprawiedliwość, bo na Podkarpaciu Prawo i Sprawiedliwość pewnie będzie miało najwyższy wynik. A gdyby te 8-10% dołożyć do wspólnej puli, byłaby szansa, żeby ten jeden mandat w tym okręgu, drugi mandat w tym okręgu. Ja jestem zwolennikiem, i powiem pani bardzo wyraźnie, ja jestem zwolennikiem, żeby zawierać sojusze na wybory, a po wyborach, żeby każdy robił swoją robotę programową. Czyli Łodzi, pana zdaniem Donald Tusk popełnił błąd, tak? W moim przekonaniu lepiej było pójść na wspólnej liście Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Byłaby większa pewność, że odbijemy absolutnie wszystkie sejmiki. I tak głęboko wierzę w to, że koalicja 15 października przerodzi się w koalicję 7 kwietnia i zdecydowaną większość sejmików odbijemy, ale generalnie kampania jest dla każdego trudniejsza, bo i Koalicja Obywatelska na wschodniej części Polski zmaga się ze swoimi problemami. I Lewica, i Trzecia Droga, tak to byłoby nam łatwiej, ale to już było. Teraz pracujemy, każdy pracuje na swój wynik, żeby później 7 kwietnia połączyć siły i tworzyć większość w województwach. Pytanie słuchacza, mocne. Dlaczego szczuł pan na ludzi, którzy chcieli decydować o swoim ciele i zdrowiu? Rozumiem, że to jest nawiązanie jeszcze do pandemii i jak tam pan mówił o antyszczepionkowych bestiach. No dobrze, no ale to już było. No już było, ale ludzie to zapamiętali. No trudno, żeby nie pamiętali. Ale dobrze, to ja w takim razie powiem raz jeszcze. Nie zamieściłbym takiego wpisu. Zresztą po tamtym wpisie nie zobaczycie państwo u mnie ani w słowie, ani w piśmie podobnych stwierdzeń. Uważam, że to było bardzo mocne, ale też u pani, zdaje się, już kilkukrotnie o tym mówiłem. Były emocje, były nerwy, ludzie umierali, bliscy bliskich umierali, nikt nie wiedział, co ma robić, a słyszałem takie opinie z niektórych ust, szczególnie tej skrajnej prawicy, nie szczepić się, idziemy na żywioł. No człowiek by się wkurzył, no jak każdy ma swoje emocje i każdy ma też swoją odporność. Ja słyszę, że od lekarzy, że szczepionka uchroniła setki tysięcy, o ile nie miliony obywateli od powikłań albo od choroby poważnej, albo od śmierci. Więc i tak zawsze będę namawiał do tego, jak lekarz mówi, że trzeba się szczepić, to będę mówił, szczepmy się, ale każdy niech podejmie decyzję w swojej głowie sam. No i kolejne pytanie. Czy przeprosi pan posła Grzegorza Płaczka za nazwanie go debilem w programie Ekspres Biedrzyckiej 10 dni temu? To a propos tego, pan powiedział, że w ogóle już nie używa takich jakichś mocnych stwierdzeń i go nie obraża. No proszę, podobno po tych słynnych pana bestiach antyszczepionkowych to miał pan spokornić. No i tu są znowu podwójne standardy lewicy, no, jeśli chodzi o mowę nienawiści. No tak, ale no to no ale debil, ja miałem wtedy, naprawdę, serio. No, tak samo jak wypier, no czy to naprawdę musi tak wyglądać? Nie, wie pani, Są jakieś granice. Ten facet opowiadał takie dziwne rzeczy na temat kwestii związanych z, zdaje się, tabletką dzień po. Takie herezje, takie głupoty. No to można powiedzieć, że opowiada rzeczy, które po prostu są niemądre, że to są herezje, głupoty, że to nie ma oparcia w ogóle w wiedzy naukowej. Pani, w związku z tym... Można powiedzieć gorzej niż debil, naprawdę. A nie, rozumiem, chodzi o to, żeby się przebić. Nieważne co, ale nie. Tak, zasięgi są najważniejsze. Proszę pani, pani mnie pyta, ja odpowiadam. Takie było pytanie, przyszło mi to do głowy, żeby tak nazwać tego pana, nie wycofuję swoich słów. Czyli bo nie przeprosi go pan. I tak delikatnie się z nim obszedłem. Paweł pyta, czy jest jakiś jednoznaczny komunikat, albo czy będzie ze strony rządu w sprawie programów o dopłatach do kredytów, bo PO jest za, a wy jesteście przeciw, a stan niepewności tylko podbija ceny. Teraz będziemy na tym posiedzeniu Sejmu o tym dyskutować. Jak widziałem harmonogram Komisji Finansów, to zdaje się jest ten punkt w Komisji. Który pan jest? Finansów, tak, jestem. Będziemy nad tym projektem pracować, będziemy o tym dyskutować na klubie. Pani zna moje zdanie i pani zna zdanie Lewicy, że my domagamy się i chcemy, żeby budować mieszkania na wynajem, żeby to były mieszkania czynszowe, żeby one były w gestii państwa bądź w gestii samorządów, dlatego że jakikolwiek program pomocowy
jaki będzie, zawsze będzie podbijał cenę na rynku, dlatego że deweloperzy widzą, że państwo dokłada do kredytów i windują ceny. Jeżeli nie złapiemy rynku i nie wpuścimy na rynek mieszkań komunalnych, które będą stabilizatorem, to my nad cenami nie zapanujemy. Ja wczoraj przeglądałem ogłoszenia w mojej kochanej Łodzi. Widzę, że mieszkania są już po 14, po 15 tysięcy za metr. Kogo będzie na to stać? Tak, kogo no, będzie na to stać, ja się pytam. No niewielu, niewielu. Albo niewielu. Jakieś jest... fundusze... zagraniczne. Fundusze, ktoś, kto ma duży kapitał, żeby sobie zamrozić ten kapitał i ewentualnie go później powiększać, żeby sprzedać za wyższą cenę albo wynajmować te mieszkania. Młodego człowieka, który wchodzi na rynek pracy i chciałby mieć 50-metrowe mieszkanie, 750 tysięcy złotych kredytu i to jest gołe mieszkanie. A gdzie do tego wyposażenie? Gdzie spłata kredytu? Naprawdę kredyt to jest ostateczność. Ja mam kredyt, wie pani dlaczego? Teraz sądzę się z bankiem, bo mam kredyt frankowy, dlatego że mi bank powiedział, panie Trela, pan nie ma zdolności kredytowej na polskie złoty, pan weźmie sobie kredyt we franku. Chciałem mieć swoje mieszkanie i wziąłem kredyt we franku. No to tak dzisiaj wielu ludzi, to tak wielu ludzi generalnie stanęło przed takimi dylematami i zdecydowało się na kredyty frankowe, bo też wtedy ludzie byli do tego zachęcani. Dlatego my chcemy, żeby naprawdę i na serio rozpoczęło się budownictwo mieszkaniowe. No to na wynajem. Fantastycznie, że pan do tego doszedł, bo Artur pyta, panie pośle, wkrótce minie 100 dni waszego rządu, więc na jakim etapie są prace dotyczące budowy tych 300 tysięcy mieszkań? Ile jest już w budowie? No bo zdrowy rozsądek podpowiada, że kłamaliście w kampanii i żadnych mieszkań nie będzie. Panie Arturze, szanowny, to już panu powiem tak bardzo wprost i bardzo jednoznacznie. No jeżeli pan chciałby pić łopatę po 100 dniach od przejęcia władzy, to albo pan w życiu nic nie wybudował, albo pan nic nigdy nie wybuduje. Pozwolenie na budowę, przygotowanie terenu. Przecież myśmy mówili o tych mieszkaniach nie na pierwsze 100 dni, tylko na całą kadencję. Dobrze, ale co zrobiliście w tej materii? Lata. Ale co, jaki pierwszy krok chociaż został wykonany? Ja też nie oczekuję, że pierwsza łopata będzie wbita. Ale co się wydarzyło w tej materii? Mogę się zobowiązać w stosunku do pani, że po naszej audycji przepytam pana ministra Kukuckiego, który za to odpowiada, bo nie przygotowałem się na odpowiedź na to pytanie. Pan minister Kukucki z ramienia Lewicy odpowiada za tę sferę i będę gotowy, żeby pani odpowiedzieć podczas kolejnego spotkania dokładnie, jakie działania zostały podjęte, ale my tego tematu naprawdę nie odpuścimy. No gdyby jakieś działania zostały już podjęte, to sądzę, że rząd by się nie omieszkał tym nie pochwalić. No ale na razie nie słyszymy nic, ani widu, ani słychu, na razie cichosza. A kiedy będą zalegalizowane związki partnerskie? Bo też te pary po prostu odliczają dni do końca właśnie pani... tej setki pierwszych dni rządu, no i wygląda na to, że chyba się nie doczekamy takiego projektu ustawy właśnie do końca 100 dni rządu. Kiedy? Doczekamy się, no nie do końca 100 dni. Dzisiaj dokładnie jeszcze pani minister Kotula robiła kolejne konsultacje w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Widziałem bardzo dużo osób i pani minister Kotula, z tego co ja pamiętam, mówiła, że kwiecień, maj to będzie wyjście projektu z rządu i skierowanie go do Sejmu. To ten projekt będzie. Co do tego projektu w koalicji nie ma wątpliwości i myślę, że sprawa będzie załatwiona. Natomiast my też pokazujemy w tym zakresie inną jakość. My rozmawiamy, konsultujemy. My nie PiS, żeby napisać coś na kolanie i wrzucić rano i wieczorem. Ja myślałam, że to już jest dawno napisane, no bo skoro obiecywaliście, no... No dobrze, no przecież pamiętam, że Lewica też mówiła wiele razy, że to trzeba zrobić generalnie, że mamy projekty, no i co? I nic, no. Czyli rozumiem, że bardziej maj niż kwiecień. Ale pani o tym wie, że napisane musi być też skonsultowane, bo każda procedura legislacyjna, która wychodzi z rządu, musi przejść obieg konsultacji, bo to nie procedura parlamentarna. Takie konsultacje miesiąc? Wie pani, ale proszę zaobserwować, jak do tego serio podchodzi pani minister Kotula, jak szeroko prowadzi te konsultacje. My chcemy naprawdę zrobić dobre przepisy, które wejdą, bo ludzie na to czekają od lat, więc uważam, oj, czekają. Jeszcze rozbudziliście apetyty. To sprawa będzie załatwiona. Dowieziemy ten temat i go załatwimy. Czy jest pan za uregulowaniem surogacji komercyjnej w celu zwiększenia dzietności w Polsce? To jest kolejne pytanie od jednego ze słuchaczy. Pani, to nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, więc nie będę się tutaj wypowiadał. Jeżeli chodzi o dzietność, podjęliśmy bardzo dobrą decyzję, jedną z pierwszych, refundacja programu in vitro. Do programów miejskich doszedł program krajowy, 0,5 miliarda złotych w tym roku na in vitro. A i tutaj natomiast... się pochwalimy.
No ale no wie pani, to ma, przecież jak ja się nie pochwalę, to pani mi nie pochwali. No, dlaczego nie ja to czekam, ja panią chwalić. No. Ja panią dobrze znam. No pani tylko mi kurczę szpilę wbija non stop i wodę no, mi na głowę. Ale chyba od tego jesteśmy, żeby was generalnie patrzeć wam na ręce. No jesteście u władzy, no miesiąc miodowy się kończy, jakby nie patrzeć. Nawet nie miesiąc miodowy. No to jest 100 dni. Ja się nie żalę. Ja tylko po prostu daję wkrętkę, że muszę czasami powiedzieć też coś pozytywnego, bo pani nie powie. Nie mam o to pretensji. Daje mi pani czas, ja to wykorzystuję. Anna pyta, czy obecny rząd dysponuje takimi programami do inwigilacji jak Pegasus, a jeśli nie Pegasus, to czy Galileo? Nic o tym nie wiem. Nie mam na ten temat wiedzy, nie pytałem o tym, nie jestem... Czyli jesteśmy bezbronni wobec gangsterów, przestępców i terrorystów? Na pewno nie jesteśmy, dlatego że minister Siemoniak to jest profesjonalista, który był wicepremierem, szefem Ministerstwa Obrony Narodowej, dzisiaj jest koordynatorem służb specjalnych i pod jego wodzą jesteśmy na pewno bezpieczni, ale mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że na pewno nikt oprogramowanie, które ma w służbach, nie użyje przeciwko obywatelom i przeciwko swojej konkurencji politycznej, bo my nie Prawo i Sprawiedliwość. Sylwester pyta, jak długo potrwają te szopki nazywane komisjami śledczymi? Jako bezpartyjny obserwator pozwolę sobie stwierdzić, że nikogo za nic nie rozliczycie. No to jak pan ma na imię? Sylwester? Sylwester, tak, jak Stallone. Panie Sylwestrze, rozliczymy, ale rozliczenie będzie bardzo konsekwentne i dotkliwe, bo robić to będzie prokuratura, a mam nadzieję, że wyrok w tej sprawie wyda niezawisły sąd wobec delikwentów, którzy okradali Polskę, którzy nielegalnie podsłuchiwali opozycję, prokuratorów, dziennikarzy, sędziów. To wszystko będzie rozliczone, do tego się zobowiązaliśmy i to zrobimy. Natomiast jeżeli ktokolwiek myślał, że jedno, drugie posiedzenie komisji śledczej da rozliczenie, to albo jest nieżyczliwy, albo nie wie tak naprawdę o czym mówi. Komisja śledcza włącza się wtedy, kiedy nie działa aparat państwa. Aparat państwa przez 8 lat nie działał, dlatego że doniesienia do prokuratury były chowane do dolnej szuflady, więc dzisiaj komisja śledcza wspomaga działania prokuratury w tych najważniejszych i najistotniejszych sprawach, a ja nie mam wątpliwości. Pani będzie mówić, że to balonik nadmuchany, a ja będę mówił, że Pegasus to jest największa afera po 89 roku, tylko teraz trzeba zebrać pan dowody. Pan wybaczył sens moich słów. Ja mówiłam o tym baloniku nadmuchanym. Tak, jeśli chodzi o to, co tu nie zapowiadaliście, jak wy po prostu rozłożycie na łopatki prezesa. No. Ale pani naprawdę chciała, żebym ja do tego człowieka 75-letniego doskoczył i go powalił na ziemię. Ale ja wiem, że to by się... To by ale się klikało, to miało dojść do rękoczynów? Przepraszam, no halo. No nie, rozłożyć na łopatki, ja to jest w sensie metaforycznym. No przecież chyba pan sobie zdaje z tego sprawę. Miało tam dojść do rękoczynów? To mnie pan zaraz zaskoczył. No. Proszę pani, to żebym ja teraz był dobrze zrozumiany. Ja mam wrażenie, że niektórzy tego właśnie by oczekiwali. Nie przesadzajmy. Pani czyta te niektóre wpisy, to tam niektórzy uważali, że pozwoliliście prezesowi mówić. No to sobie mu nie pozwolić. Nie było nic takiego. Ale to ja pani wyślę takie tweety, które się gdzieś tam pojawiały. Mniejsza z tym, prezes Kaczyński sam się wyłożył. I pani zobaczy, jak to będzie weryfikowane z dokumentami, ile nieprawdy powiedział Jarosław Kaczyński 15 marca. I wszyscy ci, którzy byli zawiedzeni, że tam nie było nie wiadomo czego, będą mówić, sorry, przepraszam, nie mieliśmy racji. Profesor Kołodko, kiedyś guru ekonomiczny, może nadal zresztą lewicy, postuluje, udzielił wywiadu dla biznesinsider.pl, i mówi tak, podnieśmy wiek emerytalny, przyjmiemy euro i dajmy sobie spokój z CPK. I co na to lewica? Czy podnosić wiek emerytalny? Nie będziemy podnosić wieku emerytalnego, nie mamy tego w ogóle w planach ani w zamiarze. Czyli never, rozumiem, tak? Nigdy. Jeżeli chodzi o euro, to dokładnie zobowiązanie nasze, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, w konsekwencji było takie, że przyjmiemy walutę euro, ale Polska dzisiaj na tę walutę euro nie jest gotowa, dlatego że nie spełnia wskaźników. Jeżeli chodzi o CPK, ja mam jasne stanowisko w tej sprawie. Jeżeli chodzi o komponent kolejowy, jestem cały za, żeby rozbudowywać kolejnictwo w Polsce. Jeżeli chodzi o komponent lotniskowy, czekam na stanowisko resortu w tej sprawie, audyt i rekomendacje resortu. Wtedy będę podejmował decyzję, dlatego że mam co do tego projektu wątpliwości, że to jest projekt, który jest za wielkie miliardy,
i pytanie, czy on jest nam potrzebny. Jeżeli z resortu przyjdzie informacja, analiza w perspektywie lat, że to jest nam potrzebne, uważam, że jesteśmy jako Lewica w stanie za tym zagłosować, dlatego że są takie opinie u nas w klubie już dzisiaj, że CPK trzeba popierać, ale są też takie opinie, poczekajmy na decyzję rządu. Ja jestem w tej grupie, czekajmy na decyzję rządu w tej sprawie. I jeszcze jedno pytanie. Proszę wytłumaczyć politykę klimatyczną w wykonaniu Unii Europejskiej. Kiedy Niemcy ściągały gaz z Rosji, to gaz był ekologiczny, a Polakom wciskano wymianę pieców węglowych na gazowe. Teraz europosłowie Lewicy głosują za zakazem montowania pieców gazowych i opodatkowaniem gazu, a w tej samej dyrektywie zwalniają z opodatkowania pelet drzewny, którego największym producentem jest kto? Niemcy. No więc czym różni się spalanie peletu drzewnego od spalania węgla i gazu? Nie wytłumaczę, bo nie znam dokładnie tej sprawy ani głosowania europarlamentarzystów. Muszę to sprawdzić, zweryfikować, wtedy będę mógł udzielić odpowiedzi, nie będę kombinował, kluczył, bo po prostu nie znam dokładnie tego głosowania w tej sprawie. Nie wiem, czy to nie jest jakiś skrót zastosowany, że kiedyś gaz był dobry, teraz gaz jest zły. Ja słyszę i widzę, co robią miasta, które robią termomodernizację budynków za pieniądze europejskie i są nowe źródła ciepła i to są kotły gazowe, więc to trzeba dokładnie zweryfikować. No nie wiem, czy pan wie, ostatnio Energetyka24.pl napisała, że no, jak wygląda transformacja energetyczna w wykonaniu naszych sąsiadów, zachodnich sąsiadów. Na przykład koncern RWE rozpoczął demontaż elektrowni wiatrowej, by zrobić miejsce dla odkrywki węgla brunatnego na przykład w Nadrenii Północnej Westfalii. No, zdziwiony jestem takim podejściem. Jest i mam inne podejście. Powinniśmy inwestować w odnawialne źródła energii, powinniśmy inwestować w elektrownie jądrowe, te duże, te mniejsze reaktory jądrowe, dlatego że musimy uniezależnić się od paliw kopalnych. Oczywiście w perspektywie czasu, żeby nie robić tego z dnia na dzień, to musi być wszystko zaplanowane, ale jestem zwolennikiem zielonej energii. Tylko trzeba to wszystko mieć dobrze zaplanowane, rozrysowane, sfinansowane i narysowane w czasie przede wszystkim, czego nie mieliśmy przez 8 lat, bo widzieliśmy, jak do tego podchodzi były rząd w tej sprawie. Dziękuję za rozmowę. Czyli rozumiem, że kolejne przesłuchania w przyszłym tygodniu, jeśli chodzi o komisję do spraw Pegasusa. Proszę przypomnieć tylko, kto będzie przesłuchiwany? Pan aktualny senator, były prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski i były wiceminister sprawiedliwości pan Michał Woś, który podpisywał się na dokumentach zakupowych, jeżeli chodzi o to oprogramowanie. I to będzie w tej kolejności, że najpierw Kwiatkowski, potem Woś? Najpierw Kwiatkowski. I jednego dnia, czy to będzie rozłożone? Czy... Jednego dnia, 27 w środę, w przyszłym tygodniu. Dziękuję bardzo. Tomasz Trela był z nami, wiceszef klubu Lewicy i wiceszef Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Dziękuję i życzę dobrego wieczoru. Dziękuję również wszystkim. To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radiu Z i na player radioz.pl.